Urbex Projekt, ale dzisiaj nie będzie typowo urbexowo, chociaż szwendanie po krzakach na pewno będzie, bo będziemy szukali grzybów. Jadę z Sebastianem, jadą z nami też dzieciaczki. Zobaczymy, czy po kilku dniach mrzawki i deszczu pojawiły się grzyby w grupie. Pojadę do grupy właśnie. Sami na pewno wiecie, że takich miejsc grzybiarze nie zdradzają, gdzie dokładnie jadą, które miejsce. Natomiast grupa jest duża, także dla każdego coś skapnie. Tak, dla każdego coś skapnie. Ja mam już takie swoje miejsce upatrzone. Także widzimy się na miejscu. Drodzy, jesteśmy już w grupie, wjechaliśmy w jedną ścieżkę. Kto jest z tych rejonów, to na pewno się orientuje, gdzie jestem. Generalnie jedziemy przed siebie. Oczywiście musimy znaleźć miejscóweczkę z brzuskami, jakieś młode zagajniki, brzuzek. Tam się ulokujemy i będziemy wyszukiwać oczywiście koźlaczki, koźlarz babka tak zwany. Koźlarz czerwony, z czerwoną główką, z czerwonym łebkiem. Może podgrzybki już wyskoczyły, bo powiem wam szczerze, że dwa tygodnie temu, czy tydzień temu byliśmy? Tydzień temu. Na palcach, nie? To powiem wam, że podgrzybków jeszcze jako tako nie było. Z dwa może się udało znaleźć, ale tak poza tym no to masakra. No i co tam jeszcze? Gąski, tak? Chyba? Gąski, parę prawdziwków było. Tak, parę prawdziwków. No i ludzie są na grzybach. Także mam nadzieję, że coś tam jeszcze zostawili dla nas. Okej, za chwilkę się zatrzymam, gdzieś znajdziemy sobie miejscóweczkę i jak to mówią, do boju. Wyciągamy wiadereczka. Uciekaj, chcę się napić. Dobrze ustawić kamerę, żeby było widać, że zbieram grzyba. Co? To jest... Czy nie? Nie, to jest maślaczek. To jest maślaczek. A więc jeden maślaczek jest, ale my na maślakach się dzisiaj nie skupiamy. O właśnie. A tu też mamy ten rząd? Czy tylko tu z przodu są? Nie, tu z przodu chyba tylko są. Dobra. Oj, sorry. O, jest. Oczywiście. Zestaw, czyli wiaderko i kozik. Tak zwany Żydek. Tu trzeba naprawdę bardzo... To są maślaczki? Naprawdę bardzo powolutku trzeba chodzić, patrzeć pod nogi. Bowiem... Koźlaczki ciężko jest wypatrzeć. Się zlewają z trawą, z liśćmi brzuzek. Tak więc włączę się przy pierwszym podjęciu grzybka. Czekajcie, Sebastian znalazł jakiegoś grzyba, idę zobaczyć co to jest. Cóż to będzie? Kozaczek. Kozaczek. Czy podgrzybek? Kozaczek. Koźlarzek, koźlarz babka. Co tam, Seba, znalazłeś? Maślaczek. O, maślaczek. Ładny. Widocznie ktoś sobie nim głowy nie zawracał. No powiem wam, przeszedłem ze 100 metrów, no może nie 100 metrów, 50 na pewno, czy tam 60. No i są powykopywane muchomorki. Także na pewno ktoś tutaj chodził, ale szukamy dalej. Dobra. Pyk. A więc nie wszystko stracone. Może ktoś go przeoczył. A, bo był dobrze zamaskowany. Pokaż, Martyna. To będzie maślaczek, sitarz prawdopodobnie. Jej, znalazłam maślaczka. Moi drodzy, nadeszła wiekopomna chwila. Zobaczcie. I to są podgrzybki, moi drodzy, zobaczcie. Ładne. Jakie piękne, zdrowiutkie. Ile masz? A, dwa. I jeszcze jeden taki mały podgrzybek. Zapałeczka. Tak zwana zapałeczka. Lecimy dalej. Drodzy, zobaczcie, co tu się kryje.
Czyżby to był czerwony łepek? Patrz! Ale wyrósł z boku, zobaczcie. Jaka piękna dzida. O, piękny. Takich grzybków szukajcie, drogie dzieci. Ale to też może być. Proszę go nie wyrzucać. Ależ się schował. Zobaczcie, jak fajnie. Muchomory krośnie. Nie? Mówiłeś, że to jest trójak. Tutaj. Zobacz. W tym miejscu. Kolejny. Kozia, żwabka. Lecimy dalej. Moi drodzy, następny. Naprawdę trzeba powoli iść, bo one tak się kamuflują w tych liściach. No naprawdę nie sposób je zobaczyć. Podejrzewam, że gdybyśmy byli tu rano, to nakosilibyśmy tego. No. Ale jak widać, ludzie przyoczyli i coś tam zostawili. Muszę zobaczyć. Pokaż mi to. O, ładny. Zobaczcie, moi drodzy. Nie wiem, czy to widzicie na kamerze. Ładny. No. Śliczny. Jest następny. Patrz. O kurczę, zobacz. I tak blisko mnie, nie? Przeoczyłem. Ale naprawdę trzeba się rozglądać. Mamy to. Przepiękna. Znaleziona bajmi. Przepiękna czerwona głowa. Zobaczcie, jak się ukryła wśród igiełek. Piękna. Kredyty do mnie. Piękna noga. Zobaczcie. No naprawdę coś pięknego. Kredyty do mnie, prawa autorskie. Także jak widzicie, nie samym urbexem człowiek żyje, ale i również grzybkami. I tutaj od razu z boku widzę koźlarza. Także dwa grzybki za jednym zamachem. Zobaczcie. Piękny koźlarzek. Zazwyczaj czerwone głowy rosną w grupie. Jest? No, elegancko. Tylko pamiętaj, żeby mnie zawołać, żeby nie wyrywać z korzeniem. Obcinamy zawsze nogę, żeby grzybnia została w ziemi, co zaowocuje kolejnymi grzybami. Lecimy dalej. Wypatrzyłem, moi drodzy. Pyk. I kolejny piękny koźlarz babka. Ile czasu jesteśmy? Pół godzinki. Z pół godziny, może 40 minut jesteśmy. Oczywiście nie jesteśmy z rana, tylko po południu. No i jak na razie to jest moja zdobycz. Oczywiście Sebastian też coś nakosił. Ale co, szukamy dalej. Połowa grzybków to moje. Jest taki mały maluszek, ale jest. O. Każdy grzybek cieszy i zobaczcie, jest zdrowiutki. Nie ma robaczka w ogóle. Mały, bo mały, ale jest. Szukamy dalej. Ale powiem wam, że muchomorów naprawdę jest wysyp. No zobaczcie, jakie przepiękne okazy. No ale wiadomo, są koneserzy, amanity. Ja akurat do tych koneserów nie należę. No i okej, szukamy dalej. Moi drodzy, dwa prawdziwki. Seba. Dwa prawdziwki. Chodź, zobacz. Ja znalazłam. Jej. Poklepiemy. A najlepsze jest to, nie? Że ktoś tutaj też znalazł prędzej, bo jest obcięta noga, zobacz. I zostawiła. A tu pod choinkami nie zauważył już, nie? Patrz, a tu obcięta noga leżała. A tu zobacz. Ja znalazłam. Poklepałem, przekręciłem. Zobacz, Seba. No, śliczne. Poklepiem, przekręcim. Przekręcimy, nie przekręcim. Mam inny język, dobra. Moi drodzy. Ameta, nie za szybko. Niestety tutaj robak już się w nogę wdał. Mam nadzieję, że główka będzie cała. Tu, kurczę, niestety, chyba że ta noga jest taka porowata. No ale wygląda, jakby robaki weszły, ale no, główka jest naprawdę. Jest prawie.
O kurczę, już myśleliśmy, że to prawus. Ale mówisz ładny. No, zobaczcie, jaka ładna główeczka. Kapelusik. Moi drodzy, czyżby to był borowik? Kiedy prawdziwek? Twarda głowa, grubsza noga i jasny miąższ. A więc obcinamy. Prawo autorskie. Ładnie to wygląda. Widać na kamerze? Nie wiem. Nie. No, teraz widać. Widać, dobra. Trzeba się rozejrzeć, może jest jeszcze gdzieś tutaj ukryty. Chociaż nie wiem, czy w grupach rosną. Generalnie w grupie rosną, bo jesteśmy w grupie. Ale czy rosną w grupkach? O, że tak to powiem. Ale nie widzę, także idziemy dalej. Ogromna głowa, kapelusz. Czy to będzie maślak sitarz? Tak. Nie? Ty, to jest czerwony, ale jaki wielki. Ale lat. Albo koźlarz. Nie, czerwony. Nie, kozak. Kozak, nie? No. Moi drodzy, koźlarz babka czy czerwony? Ja stawiam na kozaka. Też stawiam na kozaka. No, ale piękny. A myślałem, że to będzie, kurczę, maślak. Martyna! Martyna! Nie oddalaj się tak. Lecimy dalej. Kurczę, zobaczcie, co Sebastian znalazł, a w zasadzie Amela. Zobaczcie, co Amela znalazła. O, jest, prawus. Amelcia, najlepszy z grzybków, jaki można znaleźć u nas. O, elegancki, kurczę. O, ale zobacz, jaki baton. Aj. Jest, prawusek. Zobacz. O, gratuluję. Ludzie się śmieją i mówią, emocje jak na grzybobraniu. Ale to są emocje, jak znajdujesz takiego prawuska. To są emocje, naprawdę. Relaks na świeżym powietrzu, pożyteczne dla zdrowia. A ja mam coś, Seba. Następny, o? Czerwony. Patrz. Ten ma szczęście na te czerwone. Ale, zobacz. No. Kurde. Każdy szczęście dopomoże, każdy wygrać dzisiaj może. Dobra, coś tu się schowało, ale chyba będzie flaczek. Ale masz farta, ty, zobacz, tata by przeszedł go. Kurczę, zobaczcie, jaka noga zjedzona. Zostawiam go. Niestety, zjedzony. Prawusek? Nie, koźlarz. Masz prawuska ładny? Idę zobaczyć. Gdzie go masz? A już zerwany. O, jaki ładny. Przystojniak. Co to będzie? Czy to będzie podgrzybek, moi drodzy? Nie, koźlarz, ale zobaczcie, jaki fajny mały. A nie czerwony? A może? No, taki wydaje mi się, że ja bym na czerwonego może postawił. Jak obstawiacie, widzowie, jaki to będzie grzybek? Gdzie? Co masz? Pokaż. Nie, bo jeszcze tam trochę dalej. No, faktycznie są. To mi zabrał, jest obok ciebie. Tak, widzę. Ale ten będzie robaczywy, także go zostawiam. A ten? To tam jest wielki zabrał. Ale przynajmniej znalazłaś. Co? Noga zdrowa, ale jest okej. Okay. Jeszcze masz jakiegoś? No, dawaj. Ale mogłaś z tych liści trochę. I postaraj się tak nie rzucać grzybami. Lecimy dalej. Znowu jestem wezwany. O matko, jest, prawus. Czy babka będzie? Muszę go tak wyrwać. Koźlarz babka. Ale ładny. Kapelusik ładny. Widać na kamerze? Tak, widać. No, elegancko. Szukam dalej. Dobra, zobaczę, co dzieciaczki znalazły. Dwa kozaczki pod korą. Gdzie? To nie były zakryte pod tym. Gdzie jest drugi? Okej, okay, a gdzie jest drugi? No tu są takie... Aha, połączone są, dobra. Ale on nie mogła. Bliźniaki, małe. Aha, zrośnięte były, dobra. Lecimy dalej. Mamy, tak, kozaczki.
Jeden kozaczek, ale noga jest trochę... Kurde, robaczywy będzie. O nie. Urwałam główkę. A trochę może. Nie do końca. Główkę urwałam. O nie. Troszkę tu pewnie rosły, bo robaki weszły, grzyba. Szukamy dalej. O kurczę, Seba, no. Gratuluję. Widać na kamerce? Wyżej. O. Widać? No. No, niezły, niezły. O, ale zdrowy. Koźlarz. Jest koźlarz, ale czy to będzie czerwony? No, nawet ładny. Pan przystojniak. Julia, co tam znalazłaś? Nie wiem, ma twardy łepek. Czerwony łepek. Czerwony, no. Znalazłam czerwonego. Czapcia na tę stronę. Nice. Ale trochę już taki podgniły. No, chociaż nie. Po prostu jest uszkodzony i kolor zmienia, nie? Czerwony łepek, bo czerwone grzybki to muchomory. Zobaczcie, co Seba znalazł. Piękne. No. Kurczę. No. Trzeba szukać, szukać. Jest prawdziwek. Za śmiechuinkę w tyłek wejdzie. Patrz. Co? Biały, kurwa, prawus. Tak. Jeden prawus i drugi prawus. Dwa prawuski. Oła, sobie strzeliłem gołęzią w oko. Dwa prawuski. Dwa prawuski. Przeszłem go. Zatrzymałem przychodzi. Szukamy dalej. No i w końcu Martyna znalazła swojego prawuska. Brawo. Ale zobacz, jaka gruba noga. Co tu musiało się dziać? Ale został przeoczony, także trzeba się tu jeszcze pokręcić chwilę. Słuchajcie, tak chyba na zakończenie już. Zobaczcie, jakiego ładnego prawdziwka Seba znalazł. Perełka na zakończenie. Udało mu się, udało mu się. Może trzeba tu jeszcze gdzieś pokrążyć w okolicy. Będzie trzeba. Delikatnie. Ale naprawdę no, jest ładny. Nie jest wielki. Nie jest ale wielki. Ale jest beautiful. Zetniemy za chwilę. Amelcia! Chodź tu z tym. No nic, ja szukam dalej swojego ostatniego prawdziwka. I za chwilę myślę, że będziemy kończyć ten materiał. Widać, jak wyrastają z ziemi, nie? Taka mała główka. No dokładnie. Ale jest. Jest mały prawdziwek. Chcę urosnąć. Pyk. To taki no mały prawdziwek, jak Martyna. Sprawusek. Nie. Ładny. No, ładny. Ładny. Grubiutki. Zobaczcie. Ja mam, nie mam prawuska, mam kozaczka. Ładny, ładny. Trzeba się rozglądać. Naprawdę. W tych liściach to naprawdę. Będzie trzeba, to i na kolanach się będzie szło. Tak jest. Ja też mogę się. Mam. Mam prawdziwka, jest. Jest przystojniaczek. Elegancko. Elegancko. Mam nadzieję, że to widać na kamerze. A więc jeszcze chwilę się tu pokręcę. Dobra, moi drodzy, tym oto akcentem, nie wiem czy dobrze widać na kamerze, podejmuję tego oto prawdziwka. Zobacz, Seba. Ale mam nadzieję, że noga będzie zdrowa. Normalnie wyrósł z tego, spod mchu, nie? Raczej tak. Patrz, jaki zdrowiutki. No. Tak, moi drodzy, tym oto miłym akcentem kończę ten film, chyba że jeszcze po drodze znajdę coś ciekawego, to dogram. Ale generalnie, jeżeli ten odcinek wam się podobał, content grzybowy, urbex lasu, można powiedzieć, przyjemny, spożyteczny. Pamiętajcie, nie tylko urbex, ale i wyjście do lasu, przewietrzyć głowę, nazbierać sobie grzybków. Naprawdę coś fantastycznego. Także co, pozdrawiam. Pozdrawiam swoich widzów, pozdrawiam patronów oczywiście. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, a myślę, że był dosyć ciekawy, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, ile wy grzybów nazbieraliście, gdzie macie
swoje miejscówki. Oczywiście nie zdradzajcie dokładnie, tylko możecie napisać, w jakim mieście zbieracie grzyby. Ten film powstał, można powiedzieć, na terenie lasów w grupie koło Grudziądza. I tyle. Fajnie, że Seba wybrał się ze mną na te grzyby. Seba też prawdziwko troszkę zebrał, także na pewno jest zadowolony. Powiem wam szczerze, że poprzedni rok mieliśmy naprawdę masakryczny. Żadnego prawdziwka. Nie wiem. No i tyle. Ja jestem ogólnie zadowolony. Jak widzicie, pełne wiadro grzybów. Na maślakach się nie skupiałem, ale oczywiście jakieś maślaczki wpadły. No i oczywiście sami widzieliście ogromna, duża, czerwona głowa, czerwony kapelusz koślarza czerwonego. Okej, tym oto akcentem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!